Tak jak są ostrzeżenia na papierosach te paskudne zdjęcia, na, na alkoholu też, na butelka z wódką, z winem powinny być napisy. Alkohol niszczy rodziny, alkohol niszczy psychikę Twojego dziecka. Alkohol sprawia, że twoje, twojej partnerce nie chce się żyć. Jakieś, jakieś takie mocne przekazy, żeby też uświadomić ludziom, że, 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 że to jest ogromne zagrożenie, które, które może zniszczyć komuś życie. Nie ma głupich pytań. Nie ma głupich pytań. Alkohol w Polsce towarzyszy yy, w niemal każdej sytuacji życiowej. Dlatego dziś porozmawiamy o kulturze, lub może raczej braku kultury, picia w naszym kraju. Moim gościem jest Łukasz Twórzewski, promotor trzeźwości i znany też jako alkoholik z TikToka. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Yy, no, jesteś znany jako alkoholik z TikToka, tak jak powiedziałam przed chwilą. Yy, Możesz przybliżyć trochę swoją historię. Jak w ogóle to się stało, że założyłeś tego TikToka? Yy, tak, no ja jestem alkoholikiem, jestem osobą uzależnioną, która, yy, która od kilku lat yy, trzeźwieje. <coughs> A TikToka założyłem no, w zasadzie to przez przypadek. Yy, podczas wakacji jednych z moim synkiem nagrywaliśmy śmieszne TikToki, takie ala takie horrory w konwencji Scooby-Doo. Yy, wakacje się skończyły, i, i, i postanowiłem założyć inne, zupełne konto. Ono się nazywało. Wtedy jestem alkoholikiem, jeszcze, jeszcze nie było tutaj e, jakoś spersonifikowane na, na alkoholika z TikToka i miałem nagrać 12 TikToków do trzeźwości. Pierwszy TikTok o bezsilności o tym, o tym przyznaniu się do problemu, bo to jest taki pierwszy krok e, dla każdego uzależnionego, żeby, żeby przyznać się do tego, że ten problem jest. E, I tego dotyczył ten, ten pierwszy mój filmik. E, miało być ich 12, tak jak jest 12 kroków, tutaj miało być 12 TikToków. E, w tej chwili jest no, grubo. Ponad 600, a ten pierwszy od razu, od razu miał bardzo dużą ilość wyświetleń. Zagrałem, nagrałem kilka kolejnych, które, których no byłem mocno zdumiony y, liczbą tych wyświetleń, y, reakcji, informacji zwrotnych y, od ludzi, że, że potrzebują czegoś takiego, że, że im pomaga, że skłania ich do, y, do refleksji, do przyznania do tego, y, do tego, że jest ten problem. I jak zobaczyłem, że to pomaga wielu osobom, stwierdziłem, że, że będę nagrywał codziennie taki jeden film i od dwóch lat y, to robię. Mhm. Bo przyznanie się, że to jest problem, że ma się problem z alkoholem, to. No, jest bardzo kłopotliwe. Wydaje mi się, że wiele osób przykrywa to tak, udaje, że wszystko jest w porządku. No tak, udaje dlatego, żeby trwać w swoim komforcie picia, żeby, żeby móc cały czas pić, bo jeżeli się przyznamy do tego, że mamy problem, no to wtedy, wtedy należy coś zrobić. Że jest problem, to znaczy, że jest choroba. Alkoholizm jest chorobą. Jeżeli mamy chorobę, no to tą chorobę wypada leczyć. Leczenie alkoholizmu jest to terapia uzależnień i osoba, która przyzna się do problemu, powinna na taką terapię się udać. I wtedy Wtedy przestaje pić, tak? Wtedy ona musi przestać pić, no bo to jest, to jest podstawa, żeby, żeby, żeby zacząć pracę nad sobą nad swoimi emocjami. I osoby nie dopuszczają do tego problemu, dlatego że, że chcą pić cały czas, tak? Nie chcą przestawać. Mhm. Ale dlaczego nie chcą? Ponieważ szukają ulgi w tym alkoholu. Ten alkohol osobie uzależnionej, i osoba uzależniona traktuje alkohol, czy narkoman traktuje narkotyk jako lek, lek na regulowanie swoich emocji. Daje to ulgę, odcięcie od tych emocji, odcięcie od problemów. Te problemy na chwilę znikają, ale też fikcyjne, złudne, bo te problemy się oczywiście nie rozwiązują. Tak? To jest takie szczęście na kredyt, bo później tracimy wolność, godność i, i, i przychodzi upodlenie i brak, brak szacunku do siebie różne. Złe konsekwencje alkoholizmu, które są straszne, tak? I, i wiele osób w ogóle nie dopuszcza sobie. Y tego do, do siebie, że, że konsekwencje uzależnienia mogą być tragiczne w skutkach. No właśnie, mówisz, że wiele osób nie dopuszcza do siebie w ogóle takiej myśli. Przez co myślę, że wiele, wiele osób ma problem z przyznaniem do tego, że ten problem istnieje. Bo alkoholik to też nie jest osoba, która ma długodniowe ciągi alkoholowe. To czasami jest po prostu. Takie przysłowiowe, kilka piw yy, po pracy. Wystarczy które... jedno. No. Wystarczy jedno. Alkoholików jest kilka y, typów, tak? Po pierwsze, alkoholik to nie jest y, typowy Menel, tak? Bo często ludziom się kojarzy, że, y, że alkoholik to jest Menel, kto, tak. ktoś, kto, ktoś straszny, ty alkoholiku, ty nie? Jak, jak najgorsza obelga jest to y, wypowiadane, a tak naprawdę alkoholik jest to. Osoba chora, osoba, która ma chorobę psychiczną, którą trzeba leczyć, i yy, 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 bardzo często jest to osoba, która wysoko funkcjonuje, która yy, chodzi do pracy, która ogarnia dom, która, która pije wieczorem. Yy, I yy, wspomniany typ alkoholizmu może być osoba, która musi wypić jednego drinka co wieczór. Bez tego drinka nie uśnie, nie, nie jest w stanie normalnie funkcjonować bez lampki wina do obiadu. Jednej. I to wystarczy, bo ta osoba musi. Jest zależna od tej jednej lampki wina, bo inaczej inaczej jest nie swoja, nie, nie jest sobą, więc jest już uzależnienie. Może być alkoholik, który pije co weekend i co weekend potrzebuje, potrzebuje tej imprezy. Może być osoba, tak jak powiedziałaś, która pije ciągami, to też jest jeden, jeden z rodzajów. Ale jeśli osoba. Ym... Na przykład robi sobie, powiedzmy, detoks i mówi, że o, ja teraz nie będę pić przez miesiąc i potem wraca do takiego picia. No, ale to jest tylko dla niej jedno piwo dziennie. To to dalej jest problem? No, jeżeli osoba uzależniona robi sobie detoks i wraca do jednego piwa, tak, mówisz, mm -hmm. bardzo mało... Bo czasami jest coś takiego, żeby sobie udowodnić, że nie, ja wcale nie potrzebuję. No i czasem, czasem jest tak, że ktoś sobie robi dłuższą przerwę, trzy miesiące czy ileś i, i utwierdza się w fakcie, okej, okay, nie nie potrzebuję, a potem wraca do tej już regularnego konsumowania tego, tej trucizny etanolu. I, i, I tak naprawdę to jest mechanizm iluzji i zaprzeczeń, jeden z mechanizmów uzależnienia, który nie pozwala przyznać się do błędu, który cały czas gdzieś podpowiada, że jest okej, okay, że ty z tym nie masz problemu, ty jesteś w stanie to kontrolować. A nie jesteś, bo, bo, bo to robisz. A alkohol zawsze jest zły? Etanol jest narkotykiem o sile działania porównywalną według nowych badań z heroiną i sile uzależnienia. Gdyby został wynaleziony w XXI wieku, byłby, byłby nielegalny. Mamy ogromne przyzwolenie na ten narkotyk społeczny od setek lat i, i on jest w tej naszej gdzieś kulturze. Tak? Są, są głupie przysłowia, kto nie pije ten, ten kapuje, czy, czy, czy jakieś ten. To jest jedyny narkotyk, którego nie przyjmując na imprezie, ktoś się ciebie pyta, co ty chory jesteś, w ciąży jesteś, dlaczego ty nie pijesz, nie? A, a dlaczego ty nie wciągasz kokainy? No co, co jest? No, no przecież to... To, to każdy może sobie też od czasu do czasu. Nie? No to jest narkotyk i mamy, mamy ogromne y, przyzwolenie y, na, na ten narkotyk. Oczywiście nie każda osoba, która pije jest y, uzależniona, jest alkoholikiem. Nie? Dla, dla alkoholika jest to, jest to no, no, no zło absolutne, pure evil. Ale tak jak mówisz, no w Polsce mamy tą kulturę picia bardzo mocno wgryzioną w każdą tak naprawdę uroczystość życiową. Czy to jest kultura, czy to, czy to jest patologia? Bo no niektóre właśnie. zachowania, takie jak yy, chociażby głupi szampan bezalkoholowy, czy pozwalanie dzieciom znoszenia toastu w kieliszkach, jest takim programowaniem, kodowaniem małego człowieka, i, i wersją demonstracyjną yy, wznoszenia toastu. nie? Taka wersja beta. Jak takie dziecko będzie dorosłe, to będzie miał Pełną wersję i pełen, pełen dostęp do tej, do tej aplikacji, która niszczy mózg i, i psychikę. Więc to jest takie kodowanie, programowanie od, od, od małego tego, mhm. że, że jest potrzebne wzniesienie, wzniesienie tego teastu. Od małego nawet, nawet jeszcze wcześniej yy, to się zaczyna, no bo kiedy kobieta rodzi dziecko, bardzo popularne yy, popularna impreza dla ojców, pępkowe, yy, podczas której yy, no, słyszałam kilka historii, że haha, ojciec wrócił po tygodniu. Bo taka była impreza, kobieta w tym czasie zajmowała się sama dzieckiem. I potem te kolejne, kolejne kroki również są związane z alkoholem. Chrzciny, zakrapiane, komunia, to też zawsze ktoś się pojawi, wesele. Pogrzeby. Niestety, komunia to już te dzieci to widzą, bo na chrzcinach no to tam nie są świadome. A już, już na tej komunii no to, to, to jest też zachowanie patologiczne pokazywanie temu, że to jest dziecka impreza, a nie, a, nie, a nie tych wszystkich gości. Kiedyś nagrywałem film, że, że dziadek czy tam ktoś odmówił przyjścia na, na komunię, bo nie będzie alkoholu. Nie, i co taka osoba ma zrobić. I, i tutaj, w takiej sytuacji, no, 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 to, to, to jest, co jest ważniejsze. Tak, ta trzeźwość to, to, to pokazywanie po pozytywnych wzorców tym dzieciom, czy to, że, że dziadek fochasz, strzela, bo chce się nachlać. To, no straszne historie słyszę w komentarzach i, i, i pracując z ludźmi uzależnionymi, jak, jak ogromne jest przyzwolenie społeczne i taka normalizacja tej, tej trucizny. No tak i tak jak wspomniałeś, jeżeli odmówisz komuś wspólnego napicia się, to jest traktowane jako afront. Jako afront i często jest związane z takim wykluczeniem społecznym, gdzie imprezy są głównie skupione wokół tego alkoholu, on jest Takim głównym motorem na, na, napędowym wielu imprez i, i osoby niepijące czasem słyszą, no to jak ty nie pijesz, to co ty będziesz robił na przykład? Nie? I, 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 I taka osoba z, ze znajomymi nie, nie, nie może się spotkać, bo ona nie pije. To jest, to jest bardzo niefajne i nie fair. To też często jak osoby trzeźwieją, odstawiają ten alkohol, to weryfikuje i pokazuje, kto jest, kto jest prawdziwym przyjacielem, a kto tylko kompanem od kieliszka. Mhm. Mm mm. Skoro mówimy też o, o przyzwoleniu społecznym, to y, powiedzmy sobie też o trochę tłumaczeniu osób pijanych, bo jest takie coś, że kiedy coś, ktoś zrobi coś złego, powie coś niestosownego, to czasami można to tłumaczyć, i on był pijany. Mhm, ale, ale jakie to jest y, tłumaczenie, prawda? Ale jednak funkcjonuje. To jest funkcjonuje. takie, że wtedy nie był do końca świadomy, więc trzeba mu to trochę bardziej ulgowo potraktować. Zobaczyć, no. Wybił partnerce zęby, bo, bo troszkę kokainy wciągnął. No wybaczmy, bo był naćpany. Nie? No, no, no. Jak był pijany, to znaczy, że się upił, że wypił tego alkoholu taką ilość, która z, z, z zaburzyła jego świadomość. Tak? Osoby nieuzależnione, które piją sobie okazjonalnie alkohol, no to piją sobie niewielkie ilości, tak? Jednego drinka, czy tam lampkę dwie, raz na jakiś czas, na trzy tygodnie, na miesiąc i, i, i nie, jest to, nie jest to potrzebne do, do fajnej zabawy. Jeżeli ktoś już, już się upija i robi jak ją... Jakąś akcję, którą, którą później tłumaczy tym, że był pijany, no to to już jest chora sytuacja sama w sobie, niestety. A kiedy powinniśmy się zastanowić nad tym, czy my mamy problem? Bo łatwo jest powiedzieć, że ktoś ma problem z alkoholem, ale yy, na czym Twoim zdaniem powinno się skupić, myśląc o sobie? Na tym, czy ten alkohol jest nam potrzebny, tak? czy, jest, czy, jest, czy nam towarzyszy zawsze, jak mamy wolny czas, czy myślimy o tym, na każdej imprezie jest nam potrzebny, żeby dobrze się bawić, i czy, i czy, i czy regulujemy nim emocje, czy, czy staje się naszym lekarstwem, czy my musimy go pić, czy, czy na przykład wizja roku trzeźwienia nas nie przeraża, bo dla osoby nieuzależnionej to jest żaden problem nie pić rok, rok alkoholu, tak jak ja nie jestem uzależniony od. Orzechów nerkowca i mogę nie jeść rok tych, tych orzechów, tak? Osoba uzależniona już będzie miała tutaj jakieś, jakieś obawy, rok bez alkoholu, ale może być przestraszona tym, tym, że nie będzie miała tego środka, który gdzieś tam reguluje emocje. Więc kiedy ten alkohol emocje reguluje, wtedy już jest, jest, jest problem, tak? Bardzo, bardzo ciężko to dostrzec. Tak naprawdę wielu wiele osób uzależnionych budzi się za późno, albo osiąga swoje dno, albo, albo zrobi coś już bardzo, bardzo złego, czy, czy strasznego, czy poniesie konsekwencje tego picia także, że jest, że, jest, no, że jest już źle nie? i ciężko jest dostrzec ten moment, że, że, że w to wchodzimy. bo Dlatego, że mamy te mechanizmy uzależnień, ten mechanizm iluzji zaprzeczeń, który, który nam bardzo długo nie pozwala tego doszczyc, tak? Ja wiele razy lądowałem w szpitalu zatruty alkoholem, ale, ale tłumaczyłem, że ja mam cukrzycę pierwszego typu i po prostu jest to zaniedbanie cukrzycy, że nie mam problemu z alkoholem, tylko 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 zwalałem to na, na inne rzeczy, a twierdziłem, że, że piję tak jak każdy sobie na imprezach w weekendę. Wiele razy lądowałem w szpitalach tłumacząc sobie, że nie mam problemu z alkoholem, tylko jestem chory na cukrzycę pierwszego typu i to jest zaniedbanie cukrzycy, które spowodowało to, że po prostu, po prostu tak się stało. I tak też mówiłem lekarzom i, i wychodziłem ze, ze szpitala z zaleceniem dieta lekkostrawna. To, to tkwiąc w tym mechanizmie iluzji i zaprzeczeń, no, cały czas nie dopuszczałem tego, że, że ten problem jest, że. Że, że go mam. Dopiero gdzieś tam na samym dnie, kiedy chciałem odebrać sobie życie, i wylądowałem w psychiatryku po próbie samobójczej, wtedy stwierdziłem, co ja robię z własnym życiem, gdzie ja doszedłem, do jakiego momentu, że, że zatraciłem zupełnie siebie i to było takie kompletne dno, gdzie, gdzie wcześniej rozwaliłem sobie, sobie zdrowie, życie, no, małżeństwo. Wszystko, wszystko, co mogłem, to, to, to gdzieś tam pozawalałem. Oprócz pracy, nie? Bo, bo zawsze wysoko funkcjonowałem, no bo no, musiałem mieć pieniądze, tak, żeby, żeby mieć też na swoje lekarstwa. Ale dużo osób chyba też właśnie jest takimi wysoko funkcjonującymi alkoholikami w pracy. Ogromna, ogromna ilość jest ja Wtedy pracuję. To naj, najtrudniej chyba zauważyć też. Y tak, bo ten mechanizm działa, tak. Ja, ja pracuję, mi się należy reset, po tygodniu pracy coś mi się należy, po pracy drink to nie jest nic złego, przecież, przecież zarabiam, przecież prowadzę firmę, przecież, przecież robię zakupy, przecież ogarniam dom, tak. bo, to, bo to jest no ogromny problem I, i mężczyzn, i kobiet, każdego, każdego w każdym tak naprawdę statusie społecznym, I, i, bo to jest choroba, no, choroba nie wybiera tutaj, tutaj, tutaj statusu. Mhm. Ale mówiąc, że to jest choroba, masz na myśli to, że ona nas spotyka, czy raczej ona jest wywoływana? No ona jest wywoływana piciem, piciem przez nas alkoholu. Dużo ludzi mówi, jaka to choroba, to jest choroba na własne życzenie. No poniekąd jest na własne życzenie, ale jest wiele chorób na własne życzenie, tak? yy, Jakieś choroby związane z otyłością, z nadwagą, cukrzyca drugiego typu od niezdrowego jedzenia są choroby, które są powodowane naszym, naszym zachowaniem. I tutaj, tutaj no nadużywanie tego alkoholu powoduje często uzależnienie. Yy, uzależniona osoba nie zawsze jest to też osoba, która reguluje emocje, bo są yy, dwa takie typy. Alkoholika, jeden, który reguluje emocje, i alkoholik biesiadny, tak zwany, który, który właśnie pił na imprezach, który nie, nie zalewał jakichś traum czy trudnych doświadczeń związanych z dzieciństwem czy z jakimiś wydarzeniami w jego życiu, tylko po prostu pił, imprezował. I te imprezy tak fajnie mu się podobały, takie były super, że, że stały się codziennością w jego życiu i, i, i tak samo go zniewoliły jak, jak, jak uzależnienie związane z regulowaniem tych emocji. Alkoholem przez, przez, przez alkoholików regulujących mm -hmm. emocje alkoholowe masz mm -hmm. umyślane. Wyszło. Mm -hmm. Ale <coughs> zapijanie traum to też jest u nas w społeczeństwie dosyć, dosyć popularne. Też właśnie tak jak mówisz regulowanie emocji, że trochę kiedy jesteś smutny to napij się, przynajmniej się troszeczkę rozluźnisz. Tak i e, kiedy jesteś smutny, kiedy coś się stało zamiast przepracować e, traumę z psychoterapeutą, zamiast, zamiast pracować nad swoją psychiką e, to e, to jest taka droga na skróty, e, trucizną, bo to nie rozwiąże e, żadnego problemu. To tylko na chwilę znieczuli, a potem nic nie da. Ale to też w drugą stronę działa. Jakaś, y, jakiś sukces, no to trzeba by to uczcić i, i, i regulować nie tylko, nie tylko w dół, ale też w górę. Nie? I, i, I podkręcać, żeby było jeszcze fajnie. Jest, jest, jest super, mamy sukces, mamy fajny czas w życiu, mamy wakacje, zróbmy, żeby było jeszcze fajniej i, i, i pijemy. No i niestety, niestety to, jest, to, jest, to jest straszne. Jak wiele osób nie jest tego świadomych i, i, i pod pozorem gdzieś zabawy niszczy swoje życie i, i swoim bliskim, swoim dzieciom, które patrzą na to, które przesiąkają takimi wzorcami, które, które widzą, że ten alkohol to jest super zabawa i później yy, później w dorosłym życiu yy, albo same sięgają po alkohol, albo, albo wręcz traumy, które powodują pijani rodzice, powodują syndrom DDA, dorosłe dzieci alkoholików, które, które mają też ogromne problemy z emocjami, z wyrażaniem uczuć, z budowaniem relacji. Mają trudniejsze życie przez... przez yy, Alkoholizm rodzica no, no dziecko może mieć, może mieć trudniejsze życie, i, i, i też warto uświadamiać tych rodziców, którzy może, może o tym nie wiedzą może nie wiedzą, jak ogromną krzywdę może robić ta, ta trucizna, ten narkotyk, jakim jest etanol. Samo spożywanie alkoholu przy dziecku Twoim zdaniem już jest. Czymś, co sprawia, że będzie miało potem trudniej w przyszłości? No na pewno jest czymś, co, co, co sprawia, że to dziecko widzi ten alkohol. Jeżeli to jest regularne, często osoba, która, która pije tego jednego drinka przysłowiowego czy jedno piwo. Twierdzi, że to przecież nie jest nic strasznego, ale jeżeli to dziecko widzi codziennie, codziennie tatusia czy mamy z, z lampką wina, no to, no to ona widzi, że to jest taki, taki no, tego rodzica atrybut, atrybut który, który wiecznie mu towarzyszy. Kilka razy spotkałem się z takimi bardzo przykrymi sytuacjami z ludźmi uzależnionymi, z którymi pracuję, gdzie... Ktoś wysłał dziecko do sklepu i dziecko długo nie wracało. Zapłakane w sklepie rodzic go znalazł, że nie, nie, pani nie sprzeda piwa, a chciało kupić piwo dla tatusia, bo tatuś bardzo ludzi, lubi piwo. Nie? No to, jest, to, jest, no to, jest, to jest straszna, straszna sytuacja, jak, jak, to, jak to może, może oddziaływać na, na wszystkich. Przypomnę, Łukasz Tchórzewski, promotor trzeźwości, jest moim i państwa gościem. Eee... Który przyszedł w specjalnej koszulce, nie pij dziś. To jest takie Twoje hasło. Yy, właśnie mm, rozumiem, że to chodzi o to, żeby. Brać wszystko po kolei? Czyli, że nie mierzyć się z całym problemem naraz, tylko nie pić po prostu dzisiaj? E, tak, trochę <noise> tak właśnie o to chodzi. Dzień wczorajszy już nie istnieje, jutrzejszego jeszcze nie ma, jest tylko tu i teraz. E, I chodzi o to, żeby, być, żeby nie pić dzisiaj, żeby nie pić 24 godziny. Każdy swój filmik właśnie kończę hasłem Nie pij dziś, żeby się skupiać na tym, na tym dniu dzisiejszym. Też e, tytuł mojej książki to też jest Nie pij dziś, e, w, gdzie e, e, mówię o tym, jak. Ja, okay. Ogarnąć to. W książce opisuję swoją historię, kilka jest tam dni z mojego życia, od pierwszego wspomnienia pijanego ojca, kiedy miałem 4 lata, po, po dzień dzisiejszy. Kilka takich kartek z kalendarza dni, które miały duże znaczenie na rozwój mojego uzależnienia. I odpowiedzi na najważniejsze w mojej ocenie pytania dotyczące uzależnienia. Napisałem tą książkę, żeby pokazać, jak funkcjonuje umysł osoby uzależnionej, i z perspektywy mojej, mojej jako osoby uzależnione i ludźmi, ludźmi, z którymi pracuję, pokazuję tutaj i, i też, też z doświadczeń wynikających z prowadzenia tych kanałów, gdzie, gdzie w komentarzach czy w wiadomościach prywatnych otrzymuje mnóstwo informacji, jak, jak to uzależnienie wyglądało u różnych ludzi, więc dlatego napisałem tę książkę, żeby każda osoba, która chciałaby zajrzeć w umysł alkoholika, poznać tego alkoholika, mogła go zrozumieć. I też dla osób uzależnionych, które chciałyby gdzieś, gdzieś coś ze sobą zrobić, zrozumieć, Mam nadzieję, że pomoże to chociaż jednej osobie, żeby, żeby doszedł z prawdy i żeby się uwolnić z tej, z tej potwornej choroby. No dobrze, a w jaki sposób, jak kierować właśnie te swoje pierwsze kroki, kiedy zobaczymy, że mamy problem? Jak już dostrzeżymy, że mamy tak. problem, czyli, czyli uznamy tą bezsilność wobec alkoholu. Ja w tym pierwszym swoim filmie nagrałem, że to przyznanie problemu to jest to, że utraciliśmy kontrolę nad własnym życiem, że, 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 że nie mamy nad nim kontroli i, i w tej chwili jesteśmy gotowi zrobić wszystko, żeby, żeby trzeźwieć, żeby mieć w sobie taką determinację do zrobienia wszystkiego, żeby, żeby trzeźwieć. I pierwszym krokiem w takim przypadku jest skierowanie się na terapię leczenia uzależnień. Jest, jest kilka opcji do Wyboru jest, można iść do ośrodka na, na 4 czy 6 tygodni na leczenie takie zamknięte, są ośrodki prywatne i na NFZ różne, różne formy dostępne. Można chodzić na terapię ambulatoryjną, na spotkania kilka razy w tygodniu takie popołudniowe. Można chodzić na grupy samopomocowe typu, typu AA, do tego konsultacje indywidualne z psychoterapeutą uzależnień i, i, i i, I trzeba działać, tak? Trzeba zrobić wszystko, żeby, żeby, żeby tutaj przejść. Osoby, które mieszkają za granicą, mają utrudniony dostęp, na przykład w języku polskim do, do terapii, mogą spróbować terapii online, która też funkcjonuje i, i od jakiegoś czasu no, nawet fajnie działa. Mhm. I samym, samymi słowami jest się w stanie wyleczyć. Terapia to są, to są właśnie słowa. To jest, to jest rozmowa, to jest dialog, to jest, to jest słuchanie historii, wyciąganie wniosków, udzielanie sobie informacji zwrotnej. Jeżeli jest potrzeba jakiejś farmakologii, to, to w ostatecznym przypadku gdzieś psychiatra wdraża, bo niektóre osoby potrzebują po prostu, potrzebują leków, żeby, żeby stanąć. Ale to jest kwestia też, zapisując się na terapię, mamy wizytę u psychiatry, który oceni, czy jest potrzebna farmakologia, czy nie. Ale, ale sama terapia, no to, no to są słowa właśnie, tak jak powiedziałaś. Mhm. Ale tak sobie myślę, że to jest też duża doza wstydu z tym, żeby się zmierzyć, żeby się właśnie przyznać do problemu alkoholowego. Zwłaszcza tego, na przykład, jak to będzie postrzegane no, w pracy, kiedy ludzie się dowiedzą, rodzina co powie, co powiedzą właśnie znajomi, kiedy się okaże, że ten, nie wiem, fajny, ciekawy wujek tak naprawdę ma ze sobą bardzo poważny problem. Ten wstyd jest, jest no prawie zawsze towarzyszy osobom uzależnionym, które zaczynają to leczenie. No ja zawsze też im powtarzam, że wstyd to był wtedy, kiedy, kiedy piliśmy, kiedy robiliśmy jakieś, jakieś dziwne akcje po tym alkoholu, kiedy zatraciliśmy tą wolność, Do tego się można wstydzić, a nie tego, że idziemy i leczyć swoją chorobę. A ta, ta, ten strach przed, przed oceną innych też jest bardzo bezpodstawny, bo jeżeli już ktoś się dowie, to najczęściej są jakieś wyrazy wsparcia. Super, fajnie, że się ogarnąłeś, świetnie, że coś ze sobą robić. I zarówno pracodawcy, jak i przyjaciele, rodzina, to udzielają tego wsparcia, jeżeli już, jeżeli już do tego problemu się przyznamy i powiemy, bo to też nie każdemu musimy o tym mówić, nie musimy sobie pisać, pisać na czole, jestem uzależniony. Mhm, ale czasami ludzie też, czasami, czasami ludzie są też zdziwieni, że w ogóle ktokolwiek miał problem. Zdziwienie, bo ten problem bardzo dobrze maskuje, ponieważ, ponieważ bardzo często no, no, ukrywamy to uzależnienie, pijemy albo, albo w domu. Ja robiłem tak zawsze, że na imprezach albo nie piłem, albo piłem bardzo mało, a później sobie nadrabiałem w domu i też, i też wiele osób się zdziwiło, że ja w ogóle mam problem. Mimo, że mało nie zapiłem się na śmierć, to, 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 to byli zaskoczeni, że mam problem, i wiele osób maskuje ten problem, jest niewidoczny, tak plus ten stereotyp alkoholika-pijaka. Jak to jesteś alkoholikiem, to, 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 to jest szok, bo. bo też nie wszyscy wiedzą, że, że, że ten alkoholik to jest osoba chora, tak? To, 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 to nie jest menel, to też warto o tym często mówić. Mhm. A alkoholik po tym już nigdy nie może tknąć alkoholu? Nie może, no nie może. To jest, to jest tak, że e, alkoholik jest uzależniony do końca życia i, i, i każde, każde otworzenie w głowie takiej furtki, która dopuszcza spożycie alkoholu, będzie się wiązało z powrotem do nałogu. E, ja e, po, po ośmiu chyba miesiącach, czy po dziesięciu, m, po swojej takiej pierwszej próbie terapii, yy, właśnie otworzyłem sobie tą furtkę, twierdząc, że, że OK. Yy, już kontroluję. Już kontroluję i wypiłem jedno piwo OK i dwa tygodnie potem nic się nie działo. Potem wypiłem dwa piwa super, super. Yy, stwierdziłem, że jestem zdrowy i, i, i potem to już było cztery, potem już była wódka. Mhm. Ta wódka jest chyba takim bardzo, yy, nie wiem, jakimś takim, yy, tak właśnie towarzyszy na tych weselach. Zawsze jest takim jakimś naj, najcięższym, mi się wydaje, tym alkoholem, który jakoś tak najbardziej wciąga. Ale nie wiem, czy to nie jest jakieś. jakieś Wydumane. I jest. Jest. Nad ciężkim alkoholem no to też dużo ludzi tutaj wchodzi w jakieś wciągające. pułapki, twierdząc na przykład, że, że, że piwo nie jest alkoholem nie? Mhm. I, 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 i tkwiąc w tym, w tym jakimś błędnym kołem. Dużo ludzi, ja nie piję wódki, nie? ja piję piwo właśnie, nie, nie piję ciężkich alkoholi, piję piwo tylko i tutaj, tutaj, ja bym nie rozgraniczał, czy są ciężkie, czy są nieciężkie. Wódki być może w dzisiejszych czasach mniej osób pije, może teraz właśnie więcej jest drinków, więcej whisky się pije, jakichś jakiś bardziej, bardziej takich kolorowych alkoholi, ale to, to wszystko jest jedna trucizna. To wszystko jest etanol i każdy z tych napojów z alkoholem, czy to będzie piwo, czy to będzie wino patykiem pisane, czy, czy jakieś chardonnay, to wszystko ma, ma w sobie alkohol. I, i, I nieprawdą jest, że najmniejsza dawka alkoholu jest, jest w jakiś sposób prozdrowotna, Ponieważ we Francji, we Włoszech jest najwyższy współczynnik raka wątroby. To, to, to nie jest tak, że, że, że lampka wina codziennie jest, jest dla zdrowia. Nie, to już, to już jest coś, co zatruwa organizm, to nie jest zdrowotne. To już dawno obalony mit jest. Jest tego. Który ciągle funkcjonuje. Który ciągle niestety funkcjonuje, tak. Mówimy o osobach uzależnionych, ale no, tak jak też zresztą już wspominałeś, yy, równie ważne jest to, co alkoholik robi dla swojego otoczenia, jak też jemu zatruwa życie i osoby, które z nim żyją, stają się współuzależnione. Tak, współzależnienie jest ogromnym problemem. Tak samo jak ten syndrom DDA, o którym wspominałem. No to jest niszczenie psychiki bliskiej osoby. Osoba współzależniona, która ma partnerkę, partnera, alkoholika, no nie ma swojego życia. Cała, cała jej energia skupiona jest na tym uzależnieniu, na łagodzeniu skutków uzależnienia bliskiej osoby, na, na tej chęci pomocy. Osoba współzależniona chce zrobić wszystko, żeby ta osoba nie piła, ale jest bezradna i, i, i nie może nic zrobić. I, I cierpi i tkwi w tym, w tym koszmarze, gdzieś tam zatracając samą Siebie i, i, i własne życie. I to jest, i to jest ogromne, jak, jak, jak wiele jest tych osób. Te osoby też dostaną pomoc na terapii. Na terapii w poraniach, w przychodniach leczeń, w poraniach leczenia uzależnień są też grupy do, dla osób współuzależnionych. Są też grupy samopomocowe dla osób współuzależnionych, nazywają się Al Anon, gdzie się właśnie spotkają osoby, osoby które nie radzą sobie z tymi emocjami, ponieważ ich partner, partnerka no, jest uzależniona od narkotyków czy alkoholu. No właśnie to jedno i to samo. A jak właśnie wygląda yy, współuzależnienie, tak patrząc na to… Yy. Żebym właśnie może ktoś, kto słucha, kto ogląda, żeby mógł sobie zobaczyć, czy on czasem nie jest osobą, która, która właśnie ukrywa problem swojego partnera, partnerki. No właśnie właśnie jest to trochę ukrywanie problemu, problemu bliskiej osoby. Czyli nie mówienie o tym znajomym, nie jakoś bagatelizowanie? Tym, czy... Nie mówienie o tym znajomym, wykonywaniem obowiązków za tą osobę, nie wiem, spłacaniem jakichś zobowiązań. Tak naprawdę to wszystko, Gdzieś tam daje tej osobie uzależnionej komfort tego picia, bo jeżeli ona cały czas dostaje tą rękę, wyciągniętą po pomoc, no to, no to wie, że zawsze, że zawsze będzie, będzie gdzieś przystążony, czy, czy, czy partnera ocalona taka osoba. I, i, i tutaj też. Ważna jest taki, taka szorstka miłość w tym przypadku, takie, takie postawienie też pewnych granic i zadbanie o siebie, żeby, żeby, żeby nie tracić swojego życia w, w związku, gdzie, gdzie, gdzie się nie da nic zrobić. Tak? Mhm. Osoba uzależniona powinna, powinna iść na leczenie, powinna rozpocząć to leczenie. Jeżeli, jeżeli tego nie zrobi, to, 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 to nie ma szans, że ona sobie sama z tym upora i, i że będzie okej. Okay. Nie będzie okej. Okay. Czyli kiedy jesteśmy taką osobą, której partner, partnerka pije, to powinniśmy dać, stoczyć jej się na dno? Każdy, tak się mówi, że każdy alkoholik jak, powinien dotknąć swojego dna. Ale no te też ja nie jestem taki tutaj, żeby, żeby udzielać takiej rady, bo każda sytuacja jest indywidualna. Czasem, czasem nie da się po prostu gdzieś tam zostawić kogoś, a czasem to stoczenie na dno może spowodować, że ktoś, ktoś straci życie. Tak? To nie, 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 mo, nie można wziąć odpowiedzialności i, i powiedzieć, że trzeba zrobić tak, a, a nie inaczej. Każda, każda sytuacja wymaga dokładnego omówienia. Dlatego warto, warto pójść po prostu też na terapię dla osób współuzależnionych. Mm -hmm. Ale no, spotyka się osoby, które mówią, że nie mogę odejść, bo on się za pije na śmierć. No to też Co wtedy taka osoba ma robić? Na, na do końca życia zajmować się osobą, która, która pije? Popracować też nad swoimi emocjami i podjąć decyzję, co ma zrobić ze swoim, ze swoim życiem. Różnie, różnie to bywa. No w moi, mój tata był alkoholikiem, piszę też, też o tym w moją książkę i, i był do końca życia. tak? No, no mama była przy nim do końca życia. Tak? Mhm. I, i, i i nie piła alkoholu całe życie. Mm -hmm. Po śmierci ojca dopiero dopiero zaczęła pić alkohol. Yy, i, i Ale to też jest i nie chyba... ma takiej złotej rady, czy, czy, mm -hmm. czy, 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 czy tak, czy tak, bo to. Tak jak mówię, to jest indywidualna sprawa. Czasem ten alkoholik zatruwa to życie strasznie, tak, niszczy gdzieś tam psychicznie. No, nawet nie, nie mówimy o przemocy fizycznej, ale, ale gdzieś o takim no, cierpieniu wewnętrznym. Tak? No, widok, widok bliskiej osoby, która gdzieś upada na samo dno, która, która, która na sobie nie radzi, jest, jest strasznym obciążeniem dla naszej psychiki, dla, dla psychiki. Jak mamy dzieci, to też dla psychiki naszej dzieci to też trzeba pomyśleć, co będzie lepszym rozwiązaniem dla, dla, dla wszystkich, dla całej rodziny. Jak, jaka opcja? Najlepsze. Rozwiązaniem będzie to, żeby... Osoba uzależniona zaczęła się leczyć, żeby, żeby zaczęła się leczyć. Ale nie przekonamy nikogo na siłę. Najczęściej zadawane pytanie na tych moich profilach jest, jak pomóc bliskiej osobie, która nie chce tej pomocy. No nie da się, bo ona musi chcieć tej pomocy. I to jest, i to jest straszne, to jest błędne koło. I tutaj jest wiele, wiele, wiele takich sytuacji, sytuacji nie do rozwiązania. Dlatego tak olbrzymim i koszmarnym problemem jest uzależnienie od alkoholu. No właśnie, bo też tak jak mówisz, że problemem jest to, że każda sytuacja jest indywidualna, więc każdy może sobie myśleć, że ten mój przypadek nie jest aż taki straszny i to właściwie to jeszcze nie jest to? No tak, tak no te mechanizmy, mechanizmy działają bardzo dobrze i, i, i dlatego no wymagana jest zawsze, zawsze konsultacja i zawsze omówienia każdej sprawy, i, 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 i terapeuta już, już wie, co ma mówić o sobie uzależnionej i w jaki sposób. No rozmawiać z nią, żeby, 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 żeby pomóc, tak? Bo to, to wszystko zależy od chęci tej osoby uzależnionej. I trzeba tutaj znaleźć odpowiednią zapadkę gdzieś tam w jego umyśle, która go na te właściwe tory skieruje i uruchomi w nim taką determinację, desperację, żeby się nie napić. Bo to o to tutaj chodzi, żeby już się nie napić, mhm. nie pić dziś. Dlatego, dlatego tak, to, mhm. tak to zawsze mówię. A myślisz, Napisz? że kultura... Bo właśnie ten brak kultury picia w Polsce trochę się zmienia, trochę coś, coś drgnęło, jakoś ludzie zaczęli bardziej zauważać problem, bo teraz no właśnie coraz bardziej popularne się stały suche wesela, czyli wesela, gdzie, gdzie nie ma alkoholu. Jest trend taki, jest, jest w tej Europie, no low i wchodzi też do Polski. Dużo, dużo młodych ludzi już nie uważa, że ten alkohol jest fajny, że jest trendy. Kiedyś, kiedyś wszyscy palili papierosy. Nie? Te papierosy były w filmach, te papierosy były reklamowane, a teraz już wiemy, że te papierosy to jest syf, który powoduje raka, i nic, nic fajnego nie daje. Ja mam nadzieję, że też, też będzie tak z tym alkoholem, że, że, że właśnie ci najmłodsi już, już przejrzą na oczy i zobaczą, że to wcale nie jest fajne. fajne na używka, że to wcale nie, 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 daje, nie, nie daje zabawy. Jest, są setki różnych innych aktywności, które świetnie regulują emocje, i, i to nie jest potrzebne do imprezy, do dobrej zabawy, do, do niczego. Mhm. Ale jest też taki czasem stereotyp, że mężczyzna chce się napić, a kobieta jest jego takim żandarmem, który nie pozwala. To też znowu chciałam wrócić do weseli, bo ostatnio pojawiło się w internecie takie zdjęcie takich koszyczków pomocowych. Koszyczki pomocowe, czyli w łazience były postawione trochę wódki z podpisem właśnie dla panów, którym panie nie pozwalają pić przy stole. Tragedia, nagrywałem o tym hmm. też materiał o tych, o tych koszyczkach pomocowych, no to to są koszyczki pomocowe dla alkoholika, tak? Żeby się napił. No bo jeżeli pani nie pozwala panu pić na weselu, to znaczy, że ten pan ma jakiś problem z tym, że ten pan ma nie pić na tym weselu. No to pani chyba wiele czego mu nie pozwala pić na weselu. I stawienie takiego koszyczka to jest no, niefajna sprawa. To jest, to, jest, to jest głupota. To jest troszkę, trosz, troszkę dla żartu, ale, ale ja wiem, że te koszyczki są są opróżniane i że te koszyczki pełnią swoją rolę, że jest wiele takich panów, którzy, którzy, sobie, sobie tam znajdują pomoc na tym weselu. I no, no, to jest właśnie ten, 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 brak kultury picia, o którym mm. mówimy tutaj, ten, ta powszechna normalizacja trucizny i, i narkotyku, jakim jest etanol. I trochę takie traktowanie y, takich mężczyzn jak dzieci, że właśnie <noise> dzieci, znaczy dziecku matka zabrania czegoś, więc tutaj Jakieś próby podrzucenia cukierków, tylko że to nie jest cukierek, tylko to jest alkohol. To też jest objaw współzależnienia, to takie, to takie y, traktowanie tego, tego alkoholika jak dziecko, tak? bo, bo, bo to on musi nie chcieć, to, to, to nic nie da, jak, 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 jak ty mu będziesz mówić nie pij, nie pił bo to będzie działać jak pachta na byka. Jak on sam nie będzie pił, czy y, chciał y, nie pić, to, 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 to żaden, żaden zakaz y, nie zadziała. To mhm. musi być zakaz w jego głowie, on sam ze sobą musi się dogadać i, i tego chcieć na 100%. No dobrze, to takie słowo podsumowanie może dotyczące alkoholu, tego, jak pijemy w Polsce i jak nie pić powinniśmy. Myślisz, że w przyszłości będą jakieś zakazy w ogóle sprzedaży alkoholu, czy jest na to szansa, czy? Wiesz co, ja jestem wielkim fanem modelu skandynawskiego, jak to wygląda w Szwecji, na przykład, gdzie ten alkohol jest sprzedawany tylko w jednym sklepie w określonych godzinach. Jest ta sprzedaż rejestrowana. Jak, jak, jak za dużo kupujesz, to jest pytane, czy masz problem, bo tam jest pokazane to, że, że alkohol jest, jest szkodliwy. Tak? I, i, i wszyscy, wszystkie pokolenia, całe młodych Skandynawów już wychowują się w świadomości, że, że to nie jest coś, co kupisz na każdej stacji benzynowej. Nowej, tak jak u nas, jak na każdym, w każdym sklepie, o każdej porze dnia i godziny. Że to jest, to jest, to jest coś, coś co, 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 co nie jest towarem powszechnym i nie jest normalne. I no, ja bym chciał, żeby takie rozwiązanie było na przykład u nas, u nas, u nas w Polsce. Ale czy do tego dojdzie, to, to nie mam zielonego pojęcia. Mm -hmm. A już teraz takie duże emocje burzą w ogóle takie wprowadzone uchwały nocnej prohibicji, tak jak jest na przykład w Krakowie. Kilka miast innych również Próbowało coś takiego wprowadzić. Zakopane chyba też wprowadziło. No ale ludzie trochę się burzą przeciwko czegoś takiemu, że nie mogą sobie właśnie kupić w każdej chwili. No tak, burzą ponieważ... o czym to świadczy? O tym, że, że jeżdżą do tego zakopanego po to, żeby, żeby tam chlać. I, i, i to, 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 to też osób uzależnionych nigdy żaden zakaz nie zatrzyma, bo oni sobie y, radzą y, w inny sposób. I, 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 I tutaj tutaj chodzi o budowanie świadomości po prostu takiej, takiej globalnej, że to jest syf i, i, i że to nie jest fajne. Tak jak są ostrzeżenia na papierosach te paskudne zdjęcia, na, na alkoholu też, na butelka z wódką, z winem powinny być napisy. Alkohol niszczy rodziny, alkohol niszczy psychikę Twojego dziecka, alkohol sprawia, że twoje, twojej partnerce nie chce się żyć. Jakieś, jakieś takie mocne przekazy, żeby też uświadomić ludziom, że, 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 że to jest ogromne zagrożenie, które, które może zniszczyć komuś życie. Mhm. A jednak alkohol, no właśnie, nie jest jak narkotyki. Narkotyki to jest coś takiego, co społecznie jest od razu z taką plakietką szkodliwe, a alkohol cały czas jednak tutaj mamy go koło siebie. A, a jednak jest narkotykiem. Mm. Jest, jest, jest to narkotyk. Tak jak na samym początku powiedziałem, o sile działania i uzależnienia porównywalnym z heroiną. Mm. I tym akcentem zakończmy. Naszym gościem był Łukasz Tchórzewski, znany też jako alkoholik z TikToka, promotor trzeźwości. Dziękuję bardzo i nie pić dziś. Nie ma głupich pytań. Nie ma głupich pytań.